Toruń w II Rzeczpospolitej został stolicą nowo utworzonego województwa pomorskiego z dostępem do morza. Stwarzało to wielkie szanse rozwoju, ale też zobowiązywało, między innymi do budowy gmachów i mieszkań dla napływających tu urzędników, budowy domów i tworzenia miejsc pracy dla nowych Torunian, do rozwoju przemysłu, komunikacji, instytucji edukacji i kultury. Niemieccy Torunianie w większości wyemigrowali w ramach tzw. prawa opcji, to jest wyboru obywatelstwa na mocy traktatu wersalskiego. Pozostałych przymusowo wysiedlono po 1925 roku. W połowie lat 30. w Toruniu pozostało zaledwie około 2,5 tysiąca Niemców. Jednak to w rękach niemieckiej mniejszości pozostawało 34% firm, w tym największe zakłady Born und Schütze, założony w 1856 roku, fabryka pierników Gustav Weise, założona w 1763 roku, fabryka maszyn rolniczych i odlewnia Edward Drewitz, założona w 1842 roku i inne. Przemysłowy Toruń ustępował co do potencjału Bydgoszczy i Grudziądzowi. Okres prosperity w tej dziedzinie przypadł na lata 1926-1929, a powrót tendencji rozwojowych u schyłku lat 30. był pochodną odgórnej polityki nakręcania koniunktury po kryzysie gospodarczym. Fabryka mebli bracia Tefs była jednym z największych na Pomorzu przedsiębiorstw w branży drzewno-meblarskiej. W okresie międzywojennym wciąż pozostawała w czołówce zakładów tej branży. Wciąż funkcjonowała pod ową historyczną nazwą, rozpoznawalną dzięki wypracowanej marce. W 1921 roku firma z niemieckich przeszła w ręce polskie. To częste komunikaty w tym okresie, kiedy nawet prowadzenie biznesu było sprawą narodową i wyrazem praktycznego patriotyzmu. Teraz mało kto już pamiętał, że fabryka powstała ze skromnego zakładu stolarsko-tapicerskiego, założonego w 1899 roku przez Franca i Richarda Tefsów. Znaną na Pomorzu fabrykę mebli wykupił w 1921 roku Jan Kazimierz Tafel. Korzystał z marki, korzystał z lokali, korzystał z pracowników. Jan Kazimierz Tafel przyjechał do Polski po odzyskaniu niepodległości ze Stanów Zjednoczonych. To klasyczny przykład reemigracji i praktycznego patriotyzmu, czyli wykupywania firm niemieckich po roku 1920. Tafel korzystał z marki fabryki braci Tefs, ale swoją firmę nazwał początkowo Parowa Fabryka Mebli. Pracował przy ulicy Grudziąckiej 90. Nadal jednak skład i magazyn był przy Mostowej 30. W tym wielkim, pięknym, zabytkowym budynku pokazywano, prezentowano klientom około 150 wnętrz urządzonych meblami własnej produkcji, czyli jadalnie, gabinety, sypialnie, pokoje dzienne i wszelkie inne. Jan Kazimierz Tafel prowadził główną działalność przy Grudziąckiej, ale tutaj był salon. Magazyny były również i warsztaty przy ulicy Bydgoskiej. Magazyny, to co istotne, bo wykorzystywane również do innych celów. W magazynach właśnie tej fabryki mebli dawniej bracia Tefs powstawał wielki obraz manifest wykonany przez Brunona i Feliksa Gęstwickich na 700-lecie Torunia. Obraz ukazujący wkroczenie do Torunia wojsk polskich 18 stycznia 1920 roku. Ale wracając do fabryki mebli Tafela, prezentował swoje wyroby w tymże właśnie roku 1933, na rocznicę Wielki Jubileusz Torunia, na wystawie w hali wystawowej na Bydgoskim Przedmieściu. Urządzono wówczas dwie wielkie ekspozycje, taką historyczną w Ratuszu Staromiejskim, a współczesność prezentowano w hali wystawowej. Współczesność, czyli wyroby rzemiosła, przemysłu, również i sztukę aktualną. Tafel pokazał tam swoje wyroby. Aktywność Jana Kazimierza Tafela przeczy tezie głoszonej przez niektórych Torunian, jakoby reemigranci ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżali z walizkami dolarów, inwestowali tutaj czasami z niepowodzeniem, po czym do tych Stanów Zjednoczonych wracali. Tafel osiągnął sukces, który można określić
również jako wyraz tego wspomnianego praktycznego patriotyzmu, polonizowania przemysłu, wytwórczości i usług polskich i lokalnych. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Ludwik i Roman Dalkowscy przyjechali do Torunia i wykupili fabrykę wódek i likierów Franca Graffa przy ulicy Królowej Jadwigi 16. Mieli też udział w przedsiębiorstwie Neo Sarmatia, prowadzącym hurtowy handel wódkami, dostawy dla armii i magistratów, obsługującym teren Toruń, Warszawa, Łuniniec, obecnie znajdujący się na Białorusi. O grupie właścicieli Neo Sarmatii pisano, iż nie są to kupcy fachowcy, jednak mają opinię ludzi dzielnych, pracowitych i starających się interes prowadzić na solidnych podstawach. Mają duże stosunki w sferach wojskowych. W Toruniu Dalkowscy prowadzili sklepy przy ulicy Królowej Jadwigi 16, wejście od Małych Garbar, oraz przy ulicy Strumykowej. Pisano o nich: ludzie w średnim wieku, żonaci, pochodzą z Poznania i są z zawodu destylatorami. Są ludźmi pracowitymi i zapobiegliwymi i starają się sprostać swoim zobowiązaniom. Ich wytwórnia, podobnie jak inne miejscowe zakłady, współpracowała z zakładem chromolitograficznym Edwarda Stefanowicza, wytwarzającym etykiety, m.in. dla toruńskich pierników. Wytwórnia wódek i likierów Ludwika i Romana Dalkowskich przy ulicy Strumykowej to kapitalny przykład ilustrujący, jak polskie przedsiębiorstwa powstawały na bazie starszych niemieckich, ale też bardzo ciekawy przykład ukazujący funkcjonowanie zakładów przemysłowych, wytwórczych w obrębie Śródmieścia. Strumykowa 7/9 to przemysłowa enklawa w samym centrum Nowego Miasta, gdzie Dalkowscy produkowali alkohole, ale to miejsce ma przeszłość przemysłową o kilkadziesiąt lat starszą. Historia wytwórni wódek Ludwika Dalkowskiego sięga roku 1909 i Poznania, bo tam uruchomił swoją pierwszą firmę, która funkcjonowała przez czas jakiś. Później w jego historii jest okres emigracji i pobyt w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W 1921 roku powrócił do Polski, przyjechał do Torunia i tutaj wspólnie z bratem Romanem uruchomili te właśnie wytwórnie wódek i likierów na bazie starszego przedsiębiorstwa Franca Graffa, wykupionego przez nich w roku 1921. Ta firma funkcjonowała przy ulicy Królowej Jadwigi 16. Wytwórnię założyli przy Strumykowej. Funkcjonowała ona zaledwie kilka lat, z tego względu, że po kilku latach od odzyskania niepodległości państwo uregulowało kwestie związane z produkcją i dystrybucją alkoholu. Warto wspomnieć o tym, że już wiosną roku 1920 powstała ustawa ograniczająca zarówno produkcję, jak i sprzedaż alkoholu. Ustawa nazywana potocznie Lex Moczydłowska, od nazwiska posłanki, która ją prowadziła. Moczydłowska była nauczycielką, feministką i zwolenniczką pełnej prohibicji. Proszę Państwa, do uchwalenia pełnej prohibicji w roku 1920 zabrakło zaledwie jednego głosu. W 1924 roku państwo wprowadziło monopol spirytusowy, czyli państwo odpowiadało, koordynowało, miało monopol na produkcję alkoholu, spirytusu i wódek czystych, koncesjonowało również wyrób wódek gatunkowych i praktycznie to był początek końca takich niewielkich rodzinnych firm produkujących alkohole lokalnie. Firma Dalkowskich ostatecznie upadła w roku 1927. Produkowano tutaj różnego rodzaju alkohole, likiery, wódki, między innymi wódkę żołądkową gorzką, przypominającą tradycyjne toruńskie krople życia. To wódka w Toruniu z tradycją wieloletnią. Ciekawostką jest fakt, że właśnie ta wódka produkcji Dalkowskich miała znak firmowy, markę z pomnikiem, wizerunkiem pomnika Kopernika.
Jeszcze a propos fabryki wódek i likierów bracia Dalkoscy. To w tej kamienicy przy Szerokiej 25 Maria Dalkowska, żona Romana, od połowy lat 20. prowadziła pracownię robót ręcznych bielizny damskiej, która z czasem wyspecjalizowała się w haftowaniu sztandarów. Sztandarów dla stowarzyszeń i towarzystw. Co ciekawe, ta kamienica ma alkoholową historię. Tutaj mieściła się najstarsza bodaj w mieście wytwórnia wódek i likierów Adolfa z roku 1809. Warto dodać, że Maria i Roman Dalkoscy należeli do Związku Walki Zbrojnej. Roman zginął w Stutthofie w roku 1942. Jest upamiętniony na elewacji kamienicy przy Łaziennej 30, gdzie mieszkali. Ta najstarsza na Pomorzu firma branży motoryzacyjnej rozpoczynała od handlu maszynami do pisania i szycia oraz rowerami i akcesoriami do kołowców. Z czasem Władysław Katafias stał się potentatem branży motoryzacyjnej. Oferował auta i motocykle, prowadził państwową szkołę szoferów, warsztat reparacyjny i stację benzynową na rynku nowomiejskim. Przy kopaniu dołu na zbiornik natrafiono na starożytny mur. W 1931 roku w prasie pisano: w dziedzinie automobilizmu pan Katafias, dzięki swej wiedzy fachowej, długoletniej praktyce i zdobytemu doświadczeniu, sprawuje od powstania Polski funkcję zaprzysiężonego urzędowego rzeczoznawcy w sprawach samochodowych i egzaminowania kierowców na województwo pomorskie. Kto zatem przy pokrywaniu zapotrzebowania na samochody, motocykle itd. pragnie bezstronnej porady fachowej, zwrócić się może z pełnym zaufaniem do tej firmy. Władysław Katafias reklamował swoje przedsiębiorstwo jako najstarsze na Pomorzu. Funkcjonowało od początku XX wieku, więc po odzyskaniu niepodległości w roku 1920 miało już całkiem sporą tradycję. Katafias rozpoczynał od urządzeń mechanicznych, od maszyn do pisania, maszyn do szycia i tego rodzaju akcesoriów. Potem nastała era kołowców, to znaczy rowerów, tak wówczas nazywano rowery, kołowcami lub dwoma kołami z siodełkiem. Miał tutaj całkiem sporą konkurencję. W pierwszej dekadzie wieku XX rowery spopularyzowały się, stały się środkiem lokomocji, zabawy i sportu. Katafias zakasował konkurencję konstrukcją własnej produkcji. Później nastała era motocykli i aut, dopracował się nawet przedstawicielstwa polskiego Fiata. Władysław Katafias prowadził również stację benzynową tutaj przy rynku nowomiejskim. Wówczas w mieście funkcjonowało zaledwie kilka stacji benzynowych. Warsztaty motoryzacyjne prowadzili również jego synowie Jan i Laurentius, to znaczy Wawrzyniec, przy ulicy Prostej 1 i Podmurnej 6/8. Władysław Katafias był biznesmenem znanym w Toruniu, udzielał się w stowarzyszeniach i organizacjach, udzielał się towarzysko. Między innymi z tego względu został uwieczniony w jednej z szopek noworocznych w roku 1932. A rok później, w roku 700-lecia Torunia, w 1933, na wielkiej wystawie w hali ekspozycyjnej na Bydgoskim Przedmieściu pokazywał swoje wyroby, podobnie jak pomorska fabryka samochodów bracia Cierpiałkoscy. Firma ma ciąg dalszy po II wojnie światowej, prowadził ją potomek rodu Henryk Katafias. Jego zasługą jest również reaktywowanie w roku 1946 Toruńskiego Związku Motorowego, który powstał 20 lat wcześniej. Zanim w samym centrum Śródmieścia powstał salon samochodowy kupca Pawła Cierpiałkowskiego, bracia z Mokrego, Paweł i Konstanty, mechanik, w 1920 roku debiutowali dość prozaicznie. Od reparacji aut armii generała Hallera. Firma pod nazwą Autocentrala Bracia Cierpiałkowscy pracowała w warsztacie przy ulicy Podmurnej 6/8, wcześniej należącym do Katafiasa juniora. Bracia uruchomili też szkołę dla szoferów. W
1922 roku wykupili niemiecki zakład automobilowy Kuhl & Klein przy szosie chełmińskiej 33 i tu powstało ich królestwo. Pomorska fabryka samochodów, motorów i maszyn, bracia Cierpiałkowscy. Rozpoczęli inwestycje, nadając firmie cechę prawdziwej amerykańskiej postępowości. Powstało kilka budynków fabrycznych, garaże, także na wynajem, w planach były nawet lokale dla pracowników. Fabryka produkowała części do aut. Uzyskała przedstawicielstwo na Polskę spółki Schlewerk, wytwarzającej takowe. Prowadziła przedstawicielstwo producenta opon Bergognan, motocykli marki Indian Motorcycle Company i Ford Motor Company. W drugiej połowie lat 20. biznesowe drogi braci rozeszły się, a firma okres świetności miała za sobą. Pomorska fabryka samochodów bracia Cierpiałkowscy była stawiana pomorskim i toruńskim przedsiębiorcom za wzór. Pomorska, zwracam uwagę na ten przymiotnik, który często pojawiał się w nazwach nowych firm po roku 1920. Firm nowych, ale często powstających na bazie starszych niemieckich przedsiębiorstw. Tak było również w przypadku przedsiębiorstwa Cierpiałkowskich, którzy wykupili warsztat motoryzacyjny z rąk niemieckich. Firma produkowała początkowo części samochodowe, zaczynali prozaicznie od remontów aut armii generała Hallera, kupowali auta z demobilu, często niesprawne, remontowali je i sprzedawali z zyskiem, ale z czasem firma dorobiła się takiej marki, że prowadziła przedstawicielstwo marki Ford na cały kraj. Auta trzeba było zamawiać z 5-6-tygodniowym wyprzedzeniem. Królestwo Pomorskiej Fabryki Samochodów to warsztaty przy szosie chełmińskiej, ale nie bez powodu jesteśmy przy ulicy Królowej Jadwigi, bo tutaj był jej ciąg dalszy. Warto wspomnieć o tym, że przedsiębiorstwo prowadziło również kursy samochodowe dla pań i panów, zawodowe i amatorskie, z taką nowatorską formą. Mianowicie prezentowali filmy poglądowe o budowie aut. Bracia Cierpiałkowscy również podjęli trud uruchomienia linii autobusowej do Podgórza na trasie Dworzec Toruń Miasto - Podgórz Rynek. Funkcjonowała krótko, w połowie lat 20. stosunkowo szybko splajtowała. Losy braci Cierpiałkowskich, Konstantego i Pawła, rozeszły się właśnie w połowie lat 20. Paweł był biznesmenem, kupcem, Konstanty mechanikiem. Paweł zainwestował w nową firmę, początkowo współpracował z Maksymilianem Hartwigiem. Przy ulicy Łaziennej 21 prowadzili m.in. stację benzynową przez krótki okres, a w 1926 Paweł w końcu uruchomił firmę tutaj właśnie przy Królowej Jadwigi, firmę pod nazwą Autotraktor. Oferowała w samym centrum Starego Miasta traktory, ale też auta innych marek, m.in. znowu przedstawicielstwo Forda. Oferowała akcesoria, części, benzynę, oleje i tego typu akcesoria motoryzacyjne. Warto wspomnieć również o tym, że w 1934 roku Cierpiałkowscy zaproponowali miastu wybudowanie dworca autobusowego, jako że ta część komunikacji wymagała rozwoju. Dworzec autobusowy powstał, ale kilka lat później wybudowany przez innego inwestora. Maksymilian Hartwig karierę rozpoczął w Pomorskiej Fabryce Samochodów Pawła i Konstantego Cierpiałkowskich. Był kierownikiem Wydziału Technicznego. Po biznesowym rozstaniu braci początkowo współpracował z Pawłem. Wkrótce usamodzielnił się. W maju 1925 roku zgłosił otwarcie centrali samochodów i akcesoriów Maksymilian Hartwig i spółka. Firma Maksymiliana Hartwiga była efemerydą, funkcjonowała zaledwie kilka miesięcy, ale dzięki Hartwigowi Toruń zyskał autobusy własnej produkcji. To ewenement, autobusy na bazie podwozia marki Ford. W Toruniu były wykonane karoserie z dykt klejonych w warsztacie Kołodzieja, w warsztacie Skalskiego.
Warto też wspomnieć o tym, że Hartwig chciał autobusy pokazać na pierwszej pomorskiej wystawie przemysłu i rolnictwa w Grudziądzu w roku 1925. A rok później przyczynił się do sprowadzenia do Torunia filmu pod tytułem Era Forda, który był pokazywany w kinach. Pokazywany był proces produkcyjny w tej właśnie fabryce, z którą współpracował. W 1920 roku zakład z rąk niemieckich wykupili metody i Przemysław Winiarscy. Tak powstała fabryka konstrukcji żelaznych. Ostatecznie firmę poprowadził Przemysław, uzyskiwał zlecenia z wojska dla nowo powstającego portu w Gdyni. Zapewne torunianie pamiętają jeszcze Rajmunda Winiarskiego i jego warsztat ślusarski przy ulicy Ślusarskiej, ale historia jest znacznie starsza. W 1920 roku bracia Przemysław i Metody Winiarscy wykupili warsztat ślusarski niemiecki. Otworzyli tutaj fabrykę konstrukcji żelaznych, prężną, znaną, działającą na terenie Torunia, także Pomorza. Najbardziej znane realizacje to m.in. meble z elementami metalowymi dla prezydenta Wojciechowskiego, to również praca przy nowo wznoszonym Domu Żołnierza przy ulicy Warszawskiej, czy przy modernizacji wodociągów i gazowni w Podgórzu pod Toruniem, dzisiaj oczywiście dzielnica Torunia. Braci Winiarskich było 9. Przemysław i Metody pracowali tutaj, natomiast warto wspomnieć Czesława Winiarskiego z tej racji, że jako pracownik muzeum w roku 1939 zabezpieczał muzealia przed wkroczeniem Niemców. Między innymi wielki obraz Mariana Jaroczyńskiego, Podpisanie drugiego pokoju toruńskiego. Obraz był najpierw zabezpieczony w piwnicy ratusza, później na strychu. Także tutaj nazwisko Czesława Winiarskiego warte przypomnienia. Firmę rodzinną prowadził po śmierci Przemysława jego syn Rajmund, później żona Rajmunda do początku lat 80. Nazwisko Rajmunda i dokonania jego znamy również z działalności w Spółdzielni Artystów Plastyku Wrzód. Pod koniec lat 60., na początku lat 70. ze spółdzielnią współpracował, między innymi projektował również metalowe kute latarnie dla Starego Miasta. Winiarscy byli właścicielami kilku posesji na bydgoskim Przedmieściu i co ciekawe, w jednej z ich kamienic, przy Sienkiewicza 29, to budynek, który Państwo być może kojarzycie z dawnym technikum gastronomicznym. W ostatnim roku szkolnym przed wybuchem II wojny światowej zostało uruchomione Państwowe Liceum Budowlane. Kawiarnia przy ulicy Szerokiej 20 została uruchomiona krótko przed wybuchem I wojny światowej pod nazwą Cafe Imperial, po przebudowie kamienicy. Z tego czasu pochodzi piękna witryna zachowana do dziś. Po powrocie Torunia do macierzy lokal, teraz pod nazwą Pomorzanka, szybko stał się ważnym miejscem na kulturalnej mapie Torunia. Odbywały się tu koncerty, ekspozycje malarstwa, wieczory operowe i klasyczne, koncerty tematyczne. Na entuzjastów gry w bilard czekała sala bilardowa oraz konkursy. Władysław Świec objął tę kultową kawiarnię co najmniej u schyłku 1937 roku. W grudniu urządził wystawę przedświąteczną Grupy Plastyków Pomorskich. Prace pokazywały miejscowe tuzy świata sztuki. Edward Karniej z Wilna, od 1932 roku mieszkający w Toruniu, Ignacy Zelek, Kazimierz Waluk i Janina Brejska-Malessa. Były też obrazy braci Gęstwickich, Brunona i nieżyjącego już Feliksa. Świec gościł tu także wystawy artystów spoza Torunia, a także niemieckich Torunian, na przykład Eryki Schulze i Anny Schulze-Köpper. Obie panie były aktywne w konfraterni artystów. Józef Świec był biznesmenem wszechstronnym z kulturalnym zacięciem. Prowadził kina, prowadził też kawiarnię Pomorzanka, z której uczynił ważny punkt na kulturalnej mapie Torunia. Urządził salę różową z udziałem żony wojewody Władysława Raczkiewicza. Ona pomagała wykonać wystrój. Odbywały się tutaj przeróżne imprezy, koncerty, spotkania towarzyskie, także o charakterze pomocowym, na przykład dla bezrobotnych czy na oświatę żołnierza.
To właśnie z sali różowej Pomorska Rozgłośnia Polskiego Radia transmitowała w roku 1939 Szopkę Pomorską. Warto wspomnieć o tym, że trawestując cytat filmowy, w Pomorzance właśnie powstała nowa świecka tradycja, to znaczy zakończenie końca balu. Polegało to na tym, że po imprezach, zabawach, balach w innych lokalach tutaj następował finał, ostatni barszczyk, ostatnia mocna kawa. Zapewne po takim zakończeniu końca balu trzeba było zamawiać dorożki automobilowe, czyli taksówki.